take care of a little problem. You might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Siema, z tej strony Norweg.pl i po tym fajnym intrze, no właśnie, zapraszam was na Need for Speed Underground 2. Jeśli chcecie z tego serię, oczywiście mogę ją nakręcić, jak chcecie, to zależy tylko od was. Ja nie miałem kurde dzieciństwa z tą grą, grałem sobie tylko z San Andreas albo jakieś inne gry, ale tylko z serią Need for Speed zetknąłem się jak miałem Mosmundeta jedynkę. Underground nie kojarzyłem, bo nie miałem internetu i nie wiedziałem co to nawet jest. Dobra. Dlaczego nagrywam tą grę? A no po prostu mi się zachciało, nie? Chciało mi się wpływać w tą grę. To sprawą mojego kumpla, który tam mi ostatnio puścił taką piosenkę właśnie z Underground 2, której nie wiedziałem, której nawet nie wiedziałem, nie? Się zapytał mnie skąd znasz tą piosenkę, ja powiedziałem, że nie. No to ten dziedzictwa nie miałeś, nie? Powiedzmy, że nie miałem, po prostu ja nie wiedziałem, że takie coś jak Underground jest. W sumie mam już 15 lat. No to nie wiem. O, w końcu mi się udało naprawić te dźwięki. W Undergroundzie właśnie usłyszałem od kumpla jakieś 9 lat temu. Jak grał w wersję demo, to wtedy do niego przyszedłem. No i mi pozgrał na płytę. Ale i tak płyta mi coś nie odtwarzała. On miał prawdopodobnie chyba wersję demo, jak mi wczoraj mówił. No, dobra. To sobie dzisiaj właśnie Underground 2 wybrałem. No nie wiem, dlaczego mi strasznie FPS-y spadają. Ale to się da. To się nawet gra, da się grać. Właśnie Underground ma super soundtrack. Bardzo mi się podoba. Wiecie co, pominiemy ten filmik. Akceleracja. Które by to wybrać? A mam sobie tego. Tak, kupuję. Tak. Jeszcze właśnie raz z serią Need for Speed spotkałem się
jakieś 8-7 lat temu, kiedy kuzyn przywiózł do mojej babci na komputer, tam zainstalował NFS-a, Most Wanted'a 1, który mi się spodobał. Fajnie się w niego grało. No i w ogóle ten motyw ścigania się z komputerem też był fajny. Ale na fesie już chyba wcześniej słyszałem, że takie coś jest, ale to mi się graficznie za bardzo nie podobało. Natomiast moją pierwszą grę podobną do NFS-a było Gran Turismo 4 bodajże na PSX-a. A pamiętam, że miałem któregoś Gran Turismo. Nie pamiętam, która to była wersja. Ale to kiedyś był chyba Gran Turismo 1, nie wiem. To było strasznie dawno. Ja wiem. 6 lat, to gdzieś też 9 lat minęło. Albo jak miałem 5 lat, to chyba 10 lat. To PSX cały stał od kuzyna. Dobra, tutaj pomijamy to. Aha, tutaj pokazuje nam garaż. Tutaj mamy o garaż. Fajny ten loading screen jest, fajnie wykonany. Tylko że no właśnie nie mogę zmienić sobie rozdzielczości pasującej do mojego monitora, bo ja teraz gram aktualnie na 1280x1024. No i to trzeba będzie jakoś w komplecie, wiecie, wyciąć fajnie, żeby to było na full screenie. Padenie. Czy tam, wiecie, żeby nie było widać takiego czarnego pawska, bo tutaj mam tak po prawej stronie pasek. Dobra, pierwszy wyścig. No dobra, kurde. Grałem w Need for Speed, no to wiem, co się robi. Jedziemy. Gram teraz aktualnie na mediumie. Na difficulty medium. No i tutaj inteligencja jest o wiele lepsza. Ona easy, tylko się chyba na początku mnie zaczęli stukać samochodami. I dobrze będzie mnie chyba słuchać na nagraniu. Powiem wam tak szczerze, że jak dzisiaj grałem w tą grę, no to na serio, ona jest bardzo dobra. No zaraz pewnie polecą komentarze, no przecież ta gra jest dobra i będzie dobra, nie? No z całego serca polecam wam ci w ogóle dzisiaj zagrać w Undergrounda 2 i sobie zobaczyć, jak tam pójdzie. O, pobiłem mój rekord, bo jak przed nagraniem chciałem zobaczyć, jak to wszystko działa, no miałem 55 sekund, a tutaj mam 51. Dostałem 30 punktów reputacji i 250 dolarów. Czy tak powiem, dobra. Idziemy do jazdy swobodnej. No i dobra, jeśli będziecie chcieli serię z Undergrounda 2, no to piszcie w komentarzu. Jeśli będziecie chcieli, no to oczywiście ją nagram. No i teraz żegnam się z wami. A, to sobie pojadę teraz do garażu, żeby zapisać. No to będę się teraz z wami żegnał, bo wiecie, ja muszę nagrać 15-minutowy film. Dobra, dobra.